tego, że bolesławianie kochają folklor, a szczególnie ten bałkański, nie trzeba nikogo przekonywać. Wszak ten rytm, te piosenki wielu naszych wyniosło z rodzinnych domów. Są przecież potomkami powojennych reemigrantów z byłej Jugosławii. To dlatego bałkańska festa cieszy się tak dużym powodzeniem. Trudno było znaleźć wolne miejsce do siedzenia. Gwiazdą festy w Bolesławicach był zespół Pelagić z Bania Luki. Zespół powstał 90 lat temu, koncertował niemal na całym świecie. Repertuar mają tradycyjny, piosenki i tańce przekazywane z pokolenia na pokolenie. Z najlepszej strony pokazał się zespół pieśni i tańca ziemi bolesławieckiej, który w swoim repertuarze oprócz polskich tańców narodowych ma również folklor bałkański. Nie ma festy bez tradycyjnych potraw, wśród których prym wiedzie pita, robiona na różne sposoby, na słodko i na słono. Niech pani z kamerą. Bałkańska festa to przegląd najlepszych zespołów, doskonale znanych publiczności, która żywiołowo witała i żegnała kolejnych artystów. Tak jak kapelę Herbutów, czy niezawodną Jutrzenkę. Nogi same rwały się do tańca, nie przeszkadzał nawet deszcz. Nie zabrakło też wzruszeń. Młodzież z zespołu pieśni tańca ziemi bolesławieckiej specjalnie dla honorowego gościa, biskupa Bania Luki Frania Komaricy, odśpiewała Czarną Madonnę. To wszystko to tylko maleńki fragment bałkańskiej festy, która trwała 3 dni. Wkrótce zaprosimy Państwa na dłuższą relację.